Cześć, witaj w kolejnej części vloga, moje 5 minut dzisiaj. Dzisiaj myślę, że troszkę w kodzik pójdę, bo w sumie trochę modelowania już było i pora by było pokodować. Myślę, że to modelowanie zakończyłem i teraz w sumie pora wybrać Synapse i zacząć go realizować. Dlatego kolejne 5 minut nastawione i do roboty. Jeszcze pora na ostatnie poprawki w sumie, bo teraz zauważyłem, że ten fragment tu jest niepotrzebny, bo to jest konfiguracja. I ja to sobie powyciągam po prostu gdzieś w inne miejsce. Tak, żeby to wyczyścić. Straciłem połączenie z internetem, a to ciekawe. Bardzo ciekawe. Jak już to sobie wyczyszczę, to mam ten proces tutaj. Tutaj mam też pewne widoki potworzone, tylko te widoki też powinny być złączone tutaj z tymi zdarzeniami wcześniej, więc w sumie nie powinienem kasować tych zdarzeń, myślę, bo one są źródłem informacji, więc pokasować powinienem to, co jest wyżej. Tylko widzę, że mam duży problem z siecią, z internetem. Bardzo to ciekawe jest. Brak internetu. Jeszcze się połączę raz. Może to przypadek. Natomiast problem jest taki, że nie będę mógł tego usunąć. Jak nie mam internetu, bo Miro wtedy po prostu nie działa, nie synchronizuje się, więc blokuje mi taki dostęp. Więc w tym momencie nic nie poradzę, więc postaram się zrobić to troszkę inaczej. Mianowicie rozpocznę realizację slice'ów. Slice konfiguracji, konfiguracji dźwięków, czyli de facto będzie trzeba dołożyć jakiś widok konfiguracyjny, a z tym modelem się rozprawię, jak wróci mi internet. No ciekawe. Więc wchodząc do mojego UI'a, znaczy nie UI'a, tylko do Ridera, powinienem mieć tutaj konfigurację i w tej konfiguracji myślę zrobię tak jakby jeden komponent, czyli dołożę sobie nowy katalog solucji configuration, czyli z konfiguracją związany, i tutaj dorzucę sobie projekty testowy. Myślę infrastruktura i aplikacji warstwa, tak? Czyli taki prawie że pełny standard, no bo nie potrzebuję tutaj warstwy. Nie, w sumie nie, to nie, nawet nie będzie tak, tylko będzie związane właśnie z UI-em, tak? Bo tam będzie konfiguracja, czyli będę miał UI, test i application, więc nie będzie po prostu infrastruktury, bo UI będzie robił troszkę za taką infrastrukturę. Po prostu upraszczam clean architecture ten wzorzec, bo nie potrzebuję aż takiego rozbicia. Więc dodaję sobie nowe projekty, nowy projekt, class library, i to będzie w odpowiednim katalogu, oczywiście musi być, jak dobrze kojarzę, tak to robiłem, new folder configuration, otwórz, czyli już teraz wiem, że tu będzie, i mam w tym momencie application, czyli moją warstwę aplikacji utworzę. Nie pomyliłem się. Chyba nie. Następnie będą testy UI. Więc duplikuję to moje tutaj, to co robiłem wcześniej, czyli wielokrotnie. Czyli to będą testy. Tu nic nie zmieniam, bo to tak chyba było. O ile czegoś nie mieszam, ale mam wrażenie, że tak robiłem. Więc nowy projekt i pozostaje jeszcze warstwa interfejsu użytkownika, czyli to co poprzednio. No ja tu sobie będę przynosił pewnego rodzaju rzeczy, tak, bo po co mam pisać wszystko od zera, więc ja sobie przeniosę tą moją strukturkę z aplikacji, moją strukturę z, tak jak tutaj mam aplikację, czyli command handlery, widoki i tak dalej, ja to sobie przeniosę. I później po prostu popodmieniam pewne elementy.
Z testami robię to samo, czyli wykorzystuję bieżący i istniejący kod. Być może można byłoby to zrobić lepiej, no ale tak też nie jest tragicznie. No i UI. UI też do skopiowania. Chyba złe... Nie, to chyba nie ma znaczenia. Złe źródło sobie wziąłem. Warstwa aplikacji, UI, testy. To ten UI będzie tutaj. Czyli de facto view model and dialog box, tak? Tu dialog boxy będą dwa, bo będzie dwa slice'y, więc tak to będzie mniej więcej wyglądało. No i problem z tym wszystkim jest taki, że muszę po prostu podmieniać nazwy, żeby były poprawne, czyli configuration i tak dalej. Oczywiście nie wszystkie elementy będę podmieniał, bo być może czegoś nie będzie, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. Ale to oczywiście nie na dzisiaj, bo dzisiejszy 5 minut już dobiegł końca. Więc dzisiaj troszkę problem kolejny, brak internetu. Nie wiem dlaczego. Jestem w sumie w wynajmowanym pokoju na wakacjach, więc nie wiem co się stało. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe i przejściowe. No a dzisiaj rozpocząłem implementację oraz zauważyłem, że w modelu są jeszcze jakieś zanieczyszczenia pozostałe z wcześniej, więc to jest tam krótka poprawka, wycięcie kilku elementów, czyli przeczyszczenie. Gotowe. No ale to zrobię może jutro, jak wróci internet. Na dzisiaj to już tyle. Dzięki, do zobaczenia oczywiście jutro. Cześć!